Dzień dobry Państwu! Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o bitwie o Czarnobyl sprzed ponad 100 lat. Tutaj sobie wejdziemy głęboko na teren historii Polski, ale to jest taka wspólna historia, która toczyła się na pograniczu dzisiejszej Białorusi i dzisiejszej Ukrainy i która przede wszystkim jest historią floty. To wszystko zaczęło się w roku 1919, kiedy w toku wojny polsko-bolszewickiej Polska, która świeżo odzyskała niepodległość, zdobyła miasto Pińsk. Tereny były trudne do przemieszczania się, te okolice miasta Pińsk, tam było niewiele dróg, za to wiele rzek. Te rzeki od czasu do czasu rozlewały się, tworząc tzw. morze pińskie, i przez dużą część roku wygodniej tam było pływać niż chodzić czy jeździć. Dlatego Jan Giedroyć, książę Jan Giedroyć, Polak, który wcześniej służył w marynarce carskiej, który nie miał jeszcze wtedy możliwości służyć w marynarce morskiej nowego państwa polskiego, port w Gdyni jeszcze nie powstał, zasugerował stworzenie flotyli rzecznej. Ten pomysł przyjęto z entuzjazmem, jednak początki były bardzo skromne. Pomysł był taki, żeby wykorzystać po niemieckie jednostki pływające, Pozostawione na tych terenach po czasach I wojny światowej. W ten sposób wybrano najpierw cztery nieduże łodzie, później w toku ich remontu jedną odrzucono, więc początek to były po prostu trzy motorówki, którym oddano zadanie prowadzenia działań transportowych, łącznościowych, zwiadowczych, początkowo w ogóle... Nie uznawano ich za jakąś jednostkę bojową, co się jednak dość szybko zmieniło, ponieważ proszę Państwa tak Czerwoni Bolszewicy wpadli na bardzo podobny pomysł i stworzyli flotylę rzeczną na Dnieprze i zaczęli ją wykorzystywać żeby przemieszczać się dalej na północ, rzeką Prypeć na tereny dzisiejszej Białorusi i już 25 maja Jakiś miesiąc po utworzeniu polskiej floty pińskiej odbyło się pierwsze starcie tych jednostek. Później polska flota pińska brała udział w kilku innych operacjach, między innymi w natarciu na Uniniec albo w Bitwie Chorodyskiej. A skoro jesteśmy już przy Białorusi i przy bitwach na morzach, oceanach, rzekach i jeziorach, można powiedzieć, że sponsorem tego odcinka jest firma Wargaming, Producent darmowej, wieloosobowej gry World of Warships. Ja nie muszę Państwu tutaj opowiadać z kartki co to jest takiego zagra, bo jestem fanem od lat. Mam tutaj nawet taką matrioszkę z marynarzem, którą dostałem na imprezie tej firmy 10 lat temu, w 2013 roku. Mnie się przede wszystkim ta gra podoba, bo nie ma drugiej takiej sieciowej gry, w której rozgrywka tak bardzo by się różniła w zależności od tego, czym gramy. Tam nie ma klas postaci, tam są klasy okrętów. Niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce i okręty podwodne. Tymi ostatnimi jeszcze mi się nie udało zagrać, jeszcze sobie tam nie doszedłem, natomiast bardzo ta rozgrywka się różni. Na przykład jak gramy niszczycielami, mamy szybką zwrotną jednostkę, która musi wjechać niespodziewanie, czy wpłynąć niespodziewanie przed burtę pancernika, który jest powolny. I przeładowuje swoje działa powoli, odpalić torpedy i ma szansę go zatopić. Krążownik to przede wszystkim, proszę Państwa, jest taki balans pomiędzy działaniami przeciwlotniczymi, i przeciwokrętowymi. Krążowniki dobrze sobie radzą właśnie z niszczeniem tych szybkich niszczycieli, bo mają najczęściej armat, całe burty. Są pancerniki, które potrafią ostrzeliwać przez trzy czwarte mapy jednostki wroga. Ale oczywiście są powolne. Są lotniskowce, i tu jest zmiana pewna: jak ja zaczynałem grać, to to działało inaczej. Teraz samoloty, które startują z lotniskowców, um, sterujemy nimi bezpośrednio bardzo. Co muszę przyznać, sprawiło, że lotniskowce teraz stały się jedną z moich ulubionych klas okrętów w tej grze. Szczerze zachęcam, żebyście spróbowali, bo. To faktycznie jest reklama oczywiście, ale reklama produktu, który ja bardzo dobrze i od bardzo dawna znam i mogę ze szczerym, ze szczerą intencją Wam polecić. Przy okazji mam oczywiście kod promocyjny dla nowych graczy. W opisie znajdziecie wszystkie bonusy, które dostaniecie w ramach takiego założenia konta. Wróćmy jednak do floty Lipińskiej. Proszę Państwa, tutaj... Działy się rzeczy bardzo ciekawe. Mieliśmy do czynienia ze starciami, powiedzielibyśmy, improwizowanych flot na rzekach, co tworzyło czasem bardzo nietypowe sytuacje. Na przykład we wrześniu 1919 roku polskie oddziały dotarły do Petrykowa nad Pripecią. Tam stacjonowały nie tylko oddziały piechoty bolszewickiej, ale także trzy statki, dwa opancerzone, jeden uzbrojony. Tutaj różnie się określało tego typu jednostki, bo to było wszystko, to była flota improwizowana. Były motorówki, motorówki opancerzone, kanonierki, statki opancerzone, różnie się na to mówiło. Tak czy inaczej, proszę Państwa, najpierw zaatakowały polskie jednostki na lądzie. I te bolszewickie statki zaczęły wspierać swoje oddziały piechoty swoją artylerią i wtedy z mgły wyłoniły się polskie motorówki, które otworzyły ogień ze swoich lekkich dział, co stało się dla radzieckich jednostek na tyle niespodziewane, że one po prostu zaczęły uciekać. A że była mgła, to jeden z tych statków... Podpłynął za blisko brzegu i polska piechota po prostu przebiegła w Brud po dnie do tego statku i dokonała abordażu na niego. Ostatecznie to ta miejscowość Petryków została odbita przez Rosjan, ale ten statek, on się nazywał strumień, został odholowany do Turowa i przejęty przez flotylę pińską. Tu trzeba powiedzieć, że Polacy cały czas mieli duże problemy z zaopatrzeniem swojej flotyli w nowe jednostki, w armaty, w statki, motorówki. Cały czas był z tym problem. Oni cały czas zgłaszali się do, można powiedzieć w ten sposób, centrali z prośbami, żeby im przysłać więcej ludzi, więcej sprzętu. Czasem, proszę Państwa, im faktycznie przysyłali nowe łodzie, nowych ludzi i tak ale to często jedynie podtrzymywało możliwości, a ich nie rozwijało. Bo, na przykład, przysłano dwie motorówki bojowe a dwie, które już były na służbie, trzeba było oddać do remontu, więc de facto niewiele się zmieniało. Jednak zimą doszło do pewnego przesilenia. Zimą oczywiście rzeki w tym regionie skół lód, nie dało się pływać, a marynarze floty lipińskiej zaczęli służyć jako zwykli żołnierze piechoty i brać udział w walkach na lądzie. I w tych walkach na lądzie udało się w czasie zimy zająć Polakom stację kolejową Mozysz-Kalinowicze. To była ważna stacja, ważna dla logistyki bolszewickiej, natomiast tam także zimowały łodzie i statki flotyli radzieckiej i tutaj udało się przejąć. Całą, cały szereg różnych jednostek i tych już przystosowanych do działań bojowych i czysto transportowych, tak czy inaczej to bardzo potężnie zasiliło polską flotylę. Wtedy wzrosła liczba marynarzy z 90 do 350. Po prostu dowództwo, widząc, że jest na czym pływać, dosłało ludzi. Tam między innymi, proszę państwa, zdobyto statek Trachtemirov, który został przemianowany na Pancerny 1. Pancerny 1 będzie ważny dla tej historii, bo był największym statkiem we floty lipińskiej, biorącym udział w ataku na Czarnobyl. On początkowo był uzbrojony w jedną armatę kalibru 75 mm, taką zwykłą, proszę państwa, lądową, polową armatę na rufie. Później Polacy dołożyli do niego armatę o tym samym kalibrze 75 mm górską i ona stanęła na takiej platformie z przodu na dziobie tego okrętu. Dodatkowe uzbrojenie stanowiły jeszcze CKM -y, i te dwa razy po 75 mm to na tamte warunki było bardzo potężne uzbrojenie w porównaniu do innych jednostek floty pińskiej, choć trzeba powiedzieć, że flotyla Dnieprzańska Bolszewicka była uzbrojona znacznie ciężej. Zdarzały się nawet przypadki montowania pełnowymiarowych armat morskich na tych radzieckich jednostkach o kalibrze np. 130 mm, czyli trzeba tutaj jasno powiedzieć, Rosjanie, Bolszewicy cały czas mieli nad Polską tutaj przewagę, mieli tych okrętów więcej i lepiej uzbrojone co nie oznaczało, że zawsze odnosili sukcesy, wręcz przeciwnie, flotylla pińska tutaj radziła sobie bardzo dobrze i największą jej bitwą był właśnie Czarnobyl. Tutaj trzeba powiedzieć, że to był element znacznie większej operacji bojowej, czyli marszu na Kijów. Kijów faktycznie został wtedy ostatecznie przejęty, ale zanim to się udało, trzeba było do niego dotrzeć, zajmując m.in. Czarnobyl, tak dokładnie ten Czarnobyl nad rzeką Prypeć. On wtedy był dość ważnym portem rzecznym. W tej chwili oczywiście jest to miasteczko w strefie wykluczenia, zamieszkałe, ale zdecydowanie mniejsze niż kiedyś. Ono zresztą straciło status największej miejscowości w okolicy już wtedy, kiedy budowano elektrownię jądrową i kiedy zbudowano miasto Prypeć. Które obsługiwało robotników pracujących najpierw przy budowie, a później przy obsłudze czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Ale to jednak wiele lat później, a póki co mamy rok 1920, kwiecień, i polskie oddziały podzieliły się na dwie kolumny, które ruszyły na Czarnobyl. Jedna z nich szła wzdłuż rzeki, wzdłuż Prypeci. Tu się odbyły przynajmniej dwa starcia flotyli pińskiej z bolszewicką flotylą dnieprzańską. Siły polskie liczyły tutaj skromne jednostki: kanonierka pancerny 1, trzy kutry i motorówka opancerzona, czyli niewiele i lekkie jednostki. I najpierw one przycumowały przy wsi Kopaczy, którą trzeba było zdobyć, więc polskie siły lądowe zaczęły nacierać na tę wieś. Polskie okręty zaczęły ich wspierać i wtedy przypłynęły okręty bolszewickie. Rozpoczęła się wymiana ognia. Początkowo Polacy mieli duży problem, żeby namierzyć jednostki radzieckie, ponieważ one stały w miejscu zacienionym, ciężko je było dostrzec, było już ciemno. Dopiero kiedy zaczął na brzegu płonąć duży stuk Światło od tego płomienia pozwoliło namierzyć i ostrzelać jednostki bolszewickie, które się wycofały. Do kolejnego starcia doszło nad ranem, kiedy te jednostki bolszewickie przypłynęły znowu, znowu nawiązały kontakt ogniowy, ale tutaj miały pewien problem, widać ktoś tego nie przemyślał, one zaatakowały o świcie. Płynąc ze wschodu, atakując przeciwnika, który był na zachód od nich. Więc polskie jednostki jeszcze ukrywały się w ciemności, w mroku, a jednostki radzieckie były lepiej widoczne, bo znajdowały się już na terenie lepiej oświetlonym i znowu tutaj się wycofały. W czasie bitwy o Czarnobyl początkowo okręty nie brały udziału. Tak naprawdę okręty radzieckie, sześć Kanonierek wycofały się 7-8 kilometrów w dół rzeki, żeby tam zająć dogodne pozycje i czekać na polską flotylę. Więc Polacy zajęli samo miasto, a polskie jednostki pływające ruszyły w pogoń za tymi radzieckimi. Dość szybko oczywiście udało im się je wypatrzyć, ponieważ radzieckie kanonierki czekały na polską flotylę, więc. Obie strony zajęły pozycję i zaczęła się wymiana ognia. Według rosyjskich źródeł ona miała trwać aż dwie godziny i znowu według rosyjskich źródeł szło im coraz lepiej, aż do momentu, w którym pocisk z Pancernego 1 nie trafił w kanonierkę gubitelnej. I trafił tak dobrze, że ten pocisk uszkodził i kotłownię, i doprowadził do detonacji amunicji na tej kanonierce. To oczywiście były bardzo małe jednostki, więc tam nie było trudno trafić kilku różnych ważnych elementów jednym pociskiem. Tak czy inaczej gubitilny po prostu eksplodował i szybko zaczął się zanurzać. Zatonął praktycznie natychmiast razem z całą załogą, a widząc to, okręty flotyli dnieprzańskiej, bolszewickiej po prostu zaczęły uciekać. Polacy gonili ich i podczas tego pościgu uszkodzili kolejne dwie kanonierki, niemniej ostatecznie pancerny jeden zaczął przeciekać. Prawdopodobnie wydarzyło się tak dlatego, że ta konstrukcja z armatą na przodzie no, nie była. Poprawną, profesjonalną konstrukcją armaty na okręcie. To była improwizowana samoróbka i te wstrząsy od wystrzałów mogły poluzować nity. Tu jeszcze pojawia się jedna wersja w źródłach rosyjskich, że mm, eksplozje blisko kadłuba mogły także się do tego przyczynić. Tak czy inaczej, proszę Państwa, flotilla pińska wyszła z tego starcia zwycięsko i bez strat. Tutaj uszkodzenia na pancernym 1 nie doprowadziły do żadnych poważnych problemów. Za to w Czarnobylu Polacy zdobyli wiele trofeów, które wzmocniły flotylę i nie tylko ją. Tutaj znowu powołam się na źródło rosyjskie. One twierdzą, że Polacy zdobyli dwie armaty, 8 skrzyń z amunicją, 15 okrętów, w tym uzbrojone holowniki, cztery opancerzone parowce pasażersko towarowe Tatiana, Gwiazda, Judith i Kokot i sześć barek. To potężne były zbiory i to było także dlatego istotne, że dzięki zdobyciu Czarnobyla polskiej flotyli i polskim siłom lądowym udało się przebić dalej na południe i polska flotyla zaczęła operować już nie tylko na Pripeci, ale także na Dnieprze. Później ona brała także udział w operacjach związanych z zajmowaniem miasta Kijów, które ostatecznie zająć się udało, ale to już jest trochę inna historia. Tak czy inaczej, proszę Państwa, flotylla pińska, tak jak mówiłem, w okresie tamtych walk była flotylą. W pełni improwizowaną. Możecie zobaczyć, jak wyglądały te statki, te łodzie, te motorówki. To były po prostu zwykłe jednostki towarowe, pasażerskie, które obudowywano dodatkowymi platformami, montowano elementy opancerzenia i uzbrojenia. Jeśli szło dobrze, to montowano na przykład osłonięte stanowiska karabinów maszynowych. Zdarzały się platformy obrotowe dla dział, ale to wszystko była po prostu prowizorka. Ten etap jednak nie trwał długo, bo już w drugiej połowie 1920 roku udało się dostarczyć flotyli pierwsze tak zwane monitory. Monitor to jest nazwa pochodząca od okrętu USS. Monitor to był jeden z pierwszych okrętów bojowych nowego typu, który brał udział w amerykańskiej wojnie secesyjnej. I jako, że był bardzo nowatorski, dał nazwę dla wielu kolejnych jednostek. Flotyla pińska przetrwała aż do roku 1930. 9. Wtedy 21 września, cztery dni po radzieckiej inwazji, podjęto decyzję o zatopieniu ORP Kraków, który był ostatnią taką jednostką rzeczną II Rzeczpospolitej, i na tym ta historia się skończyła. To oczywiście jest trochę zapomniana historia, ale dzisiejsze działania bojowe pokazują, że rzeczne łodzie, jako środki do prowadzenia zwiadu, transportu i po prostu do działań zaczepnych i obronnych wciąż mają sens. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i jeszcze raz pozwolę sobie zachęcić, żebyście skorzystali z linka zapraszającego do World of Warships, uzyskali bonusy, które się z tym wiążą i dali tej grze szansę. może się tam gdzieś kiedyś spotkamy na serwerach. Mnie dość łatwo znaleźć, w wniku mam po prostu swoje imię. I jeszcze skrót od miasta, w którym mieszkam, więc myślę, że będziecie w stanie mnie odnaleźć. Może kiedyś po prostu zobaczymy się gdzieś na morzach i sprzedacie mi torpedę albo dwie. Dziękuję jeszcze raz pięknie za uwagę i widzimy się niedługo.